Państwa bardzo serdecznie. Już po raz czwarty dziś z hali Międzynarodowych Targów Łódzkich przy Alei Politechniki 2, gdzie odbywają się 23 targi Intertelekom. To są oczywiście targi komunikacji elektronicznej. Remigiusz Mielczarek. Kamila Wasińska-Tercjak, a w tym spotkaniu będziemy mówić o filmie Orange. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, tym bardziej, że tuż przy wejściu do targu firma Orange postawiła specjalny mobilny samochód, mobilny internet. Co to za samochód, czemu służy? O tym się dowiemy, ale będziemy mówić też między innymi o grze, pierwszej audiogrze. To taka nowość w filmie Orange i myślę, że to będzie bardzo interesujące dla tych, którzy telefon mają nie tylko po to, by rozmawiać z innymi, ale traktują go trochę jako gadżet, zabawkę i taki wypełniacz czasu. No, wydaje się zupełną nowością, że gra, którą wymyślono na telefony komórkowe, praktycznie pozbawiona jest grafiki, a największą jej wartością jest warstwa słuchowa, czyli warstwa audio. Ktoś opowiada nam historię i w tej historii uczestniczymy. Na razie zdradzę tylko tajemnicę, że gra jest historyczna i ma swoje korzenie w czasach napoleońskich, a o szczegółach już za momencik mówić będą specjaliści. Zapraszamy. Naszym miłym gospodarzem na stoisku firmy Orange jest Jan Ekiel. Witam Cię serdecznie, Janku. Orange jest dużym wystawcą tych targów. Ja tak uważam, bo przywieźliście ze sobą mnóstwo ciekawostek, takich nowości, tak naprawdę z różnych sektorów, usług, które Orange świadczy swoim abonentom. I o tych nowościach warto mówić dużo. Jeżeli pozwolisz, zacznijmy od gry, która jest ciekawostką wyjątkową według mnie. Gra, która ma warstwę audio, tą do słuchania, trochę bardziej rozbudowaną, a nawet chyba znacznie bardziej rozbudowaną niż ta warstwa wizualna. To nietypowe. Gra nazywa się Serce Zimy i od razu zapytam, skąd pomysł na takie właśnie oddziaływanie na słuchacza bardziej niż na widza? Okej. Serce Zimy to w skrócie tak naprawdę interaktywny audiobook. Czyli książka, którą możemy posłuchać, ale jej fabuła zależy od naszych decyzji. Jednocześnie zrobiliśmy ją tak, żeby mogła z niej korzystać zarówno osoba sprawna, jak i niepełnosprawna, na przykład niewidomy. Aczkolwiek najważniejsze w niej jest to, że ona porusza naszą wyobraźnię. Normalne materiały multimedialne, jak na przykład filmy, które możemy oglądać w telewizorze czy na komórce, one już podają nam wszystko na tacy, a tutaj wygląd bohaterów, ich otoczenie zależy tak naprawdę od tego, jak sobie to wyobrażamy. A ciekawostką jest to, że jest to pierwszy na świecie interaktywny audiobook, czyli pierwsza na świecie audiogra na App Store. I miło mi zaprezentować, że właśnie jej autorami jest Orange Labs, czyli Centrum Badawczo-Rozwojowe w Orange Polska. Ja myślę, że też jest ważne miejsce, w którym jesteśmy, bo to są targi Intertelekom, jedna z najstarszych i największych, najbardziej tradycyjnych imprez w Polsce, na której pokazywane są usługi i produkty telekomunikacyjne. Czyli mamy tutaj taką historię telekomunikacji polskiej, która tutaj była prezentowana przez wiele lat, a jednocześnie wczorajsze duże wydarzenie, gdzie Telekomunikacja Polska przejęła markę Orange, pokazujemy też tutaj nowości, tak? Że przyjmujemy również innowacje, które w grupie FTE i w ramach Orange grup są rozwijane. A więc zapominamy razem z tymi targami o czymś takim jak TPSA, mówimy już o firmie Orange, która... Orange Polska. Orange Polska, która jakość tej marki niejako przejęła, rozszerzyła na szerszą tak naprawdę całość. I co jeszcze ciekawego przywieźliście na targi? W skrócie. Ja myślę, że właśnie bardzo ciekawe jest też to, że nie tylko ściągamy coś z grupy, my także coś w tą grupę wkładamy i właśnie w tym miejscu jesteśmy w Łodzi i łódzcy studenci współpracując z Orange Labs właśnie tutaj w tym mieście tworzą bardzo ciekawe rozwiązania, również dla niepełnosprawnych, które są wdrażane w naszej ofercie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, gdzie Orange sprzedaje swoje oferty. A nasze następne spotkanie, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszamy, tam będziemy mówić m.in. o konferencjach, które odbywają się podczas Międzynarodowych Targów Intertelekom. Tych konferencji bardzo dużo, przeznaczone nie tylko dla branży. Myślę, że są to tematy, które mogą zainteresować tak naprawdę wszystkich, bo wszystkich na przykład interesował temat ACTA. Głośne protesty w całej Polsce, a tutaj spotkamy się ze specjalistami, którzy dokładnie wyjaśnią ją, co to jest ACTA i czy faktycznie może nam pomóc, czy też zaszkodzić. Jeżeli mamy tutaj na targach Intertelekom około 40 wystawców, na pewno każdy z nich mógłby wiele mówić na temat swoich pomysłów, na temat swojej oferty.
i swoich propozycji, które tutaj podczas targów są przedstawiane. Oni oczywiście będą zabierali głos na eksperci, o których właśnie przed chwilą Kamila wspomniała, to osoby, które na pewno wiele więcej mogą wyjaśnić. Nie tylko producenci, nie tylko osoby wdrażające to wszystko do handlu, ale także ci, którzy zajmują się tym na co dzień, także od strony naukowej. Zobaczymy, co będą mieli do powiedzenia.